Dzień dobry, dzień dobry. Witamy pierwsze osoby, które do nas dołączają. Witamy bardzo serdecznie. Ale szybko rośnie, już 200, prawie 200 osób, 200 już powyżej 200. Ekstra, cudownie. Witamy, witamy, proszę. Tak, tutaj już się Państwo witają na czacie z nami i tak, to piszcie też skąd jesteście, z jakich szkół, z jakich miejscowości. Na dzień dobry, chętnie się dowiemy, kto tutaj z nami dzisiaj jest. Witamy wszystkich, Wolsztyn, Piaseczno, Busko-Zdrój, Ostrołęka, Duszniki, Szydłowiec, Szkoła Branżowa, Liceum Montessori Warszawa, Radom, Jarosław, kurczę, no cała Polska, cudownie. Witamy, witamy. Jeszcze chwilkę sobie poczekamy, żeby jeszcze trochę osób mogło do nas dołączyć. Spodziewamy się dzisiaj dość dużej grupy, ale już jest nas 300 osób, więc bardzo szybko dołączają nowe osoby. Witamy wszystkich, Warszawę, Kędzierzyn-Koźle, Tarnogród. O, pani Ewa Jerzmanowice, pozdrawiam. Częstochowa, Radom, Swarzyc, Poznań, Czechy, Czechy też pozdrawiamy. Znaczy wszystkich pozdrawiamy, ale ja tutaj wyłuskuję znajomych. Znajome szkoły, znajome, tak, taki przywilej prowadzącego, że można to zrobić. No dobrze. Dobrze, szanowni Państwo, to może tak, to już powoli będziemy, myślę, zaczynać i jesteśmy już również na Facebooku, więc już oficjalnie witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym webinarium o tym, jak słuchać uczniów, by usłyszeć ich potrzeby i włączyć w tworzenie szkoły. Jest to drugie już spotkanie z cyklu Zaangażowani uczniowie, które prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i American Spaces Poland. Tak jak tutaj widzicie na tym slajdzie, jest to drugie z serii 5 webinariów i dotyczy, cały cykl dotyczy tego, jak edukacja obywatelska przenika różne wątki szkolnego życia i różne tematy, które poruszamy na lekcjach. No i też odpowiadamy sobie na podczas tych wszystkich webinariów na pytanie, jak właśnie te działania, jak edukacja obywatelska może zwiększać, wzmacniać motywację i zaangażowanie uczniów i uczennic. To jest jakby ten główne hasło, zaangażowanie, ze względu też na to, że widzimy, że jest to wyzwanie, z którym się często mierzymy, tak, brak motywacji, brak zaangażowania, więc chcemy pokazywać, jak właśnie z pomocą narzędzi edukacji obywatelskich można sobie z tym radzić. No i tak, no tak jak powiedziałem, organizowane webinaria są wspólnie z ambasadą USA i American Spaces Poland. I na samym początku, zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji naszych dzisiejszych gości, panelistek, panelistów, chciałbym zaprosić panią Małgorzatę Malesę z American Cornell Lublin, czyli jednego z American Spaces, które z nami współpracuje. No i właśnie lubelski Corner współpracuje z nami przy tym wydarzeniu, więc na sam początek oddaję głos Małgorzacie, żeby trochę powiedziała, czym te American Cornery są i z informacji, które powstało w wyniku porozumienia między Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie a Ambasadą Amerykańską w Warszawie i jest to jedno z 7 takich centrów w całej Polsce. Placówka ta w ramach współpracy właśnie z Ambasadą Amerykańską prowadzi działalność kulturowo-oświatową na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organizujemy imprezy, wystawy, spotkania online i stacjonarnie, jeżeli jest to możliwe, które propagują naukę, sztukę i kulturę amerykańską oraz wiedzę o Stanach Zjednoczonych.
zapewnia także bezpłatny dostęp do literatury anglojęzycznej. Mamy bibliotekę anglojęzyczną, w której można znaleźć książki, filmy, audiobooki, czy też magazyny oraz gry planowe. Posiadamy także stanowiska komputerowe z dostępem do amerykańskich baz danych. Więc to jak najbardziej również dostępne. I tutaj, korzystając z okazji, chciałam Państwa serdecznie prosić na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się 22 lutego o godzinie 17. Będzie to spotkanie z profesorem z Charleston w Karolinie Południowej. Spotkanie jest w języku angielskim. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wszystkie informacje ogólnie na American Corner można znaleźć na naszym Facebooku American Corner. Tam jest również nasz adres oraz numer telefonu w razie kontaktu. Także serdecznie zapraszam wszystkie osoby z pobliża, ale nie tylko, do zapoznania się z American Corner. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję i też zapraszam, tutaj widzę, że są oczywiście zarówno osoby i z Lublina, i z okolic, więc zachęcamy do korzystania z oferty właśnie American Corner w Lublinie, ale też w innych miastach, Kraków, Warszawa, Gdańsk są te placówki. I teraz już tak, no jeszcze witamy osoby, które dołączyły, bo widzę, że jeszcze wciąż dołączają do nas nowe osoby i też na Facebooku witam wszystkich, którzy nas oglądają. Zachęcam do korzystania z czatu, który właśnie macie Państwo, można sobie ten pasek z dołu otworzyć i tam właśnie skorzystać, napisać, skąd jesteście, ale też mocno zachęcam do tego, żeby korzystać z czatu do zadawania pytań. Macie tam również taką opcję Q&A, takie dwa dymki. Można również w tej opcji Q&A wpisywać pytania, komentarze. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania albo będziemy starali się na bieżąco odpowiadać, albo pod koniec, natomiast jak najbardziej ten czas jest też właśnie dla Was, żeby móc zadać te pytania i żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć. A teraz chciałbym przedstawić krótko nasz dzisiejszy skład prelegentki i jednego prelegenta, którzy dziś w tematyce właśnie głosu uczniowskiego będą się wypowiadać. Witam bardzo serdecznie Iwonę Rutkowską-Pędziską, nauczycielkę z pierwszego liceum w Siemianowicach Śląskich. Już długoletnią opiekunkę samorządu i wspierającą nauczycielkę różne działania społeczne uczniów. Witamy bardzo serdecznie. I witam również Jagodę Lazar, tu nauczycielka z kolei z szkoły podstawowej w Będzinie, entuzjastka technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dziećmi. Będzie dziś właśnie w roli takiej przedstawiającej perspektywę wychowawczą i klasy, i szkoły podstawowe. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. I oczywiście no, temat zaangażowani uczniowie, więc no, nie mogłoby zabraknąć uczniów i perspektywy uczniowskiej na ten temat. I tutaj wspólnie z Iwoną jest dwójka właśnie uczniów z pierwszego LO imienia Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, też osoby zaangażowane w działania zarówno samorządu uczniowskiego, jak i inne aktywności społeczne, Patrycja Gamza i Tymon Styczyński. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. No dobrze, to tak, co dzisiaj? Aha, jeszcze właśnie, tu informacja taka jeszcze techniczna, bo też jest to temat, który jest ważny dla wielu z Was. Osoby, które biorą udział na platformie Zoom w naszym wydarzeniu, będą mogły po zakończeniu wygenerować sobie zaświadczenie. Link podamy pod koniec właśnie wydarzenia. Link zostanie wklejony na czacie i będzie sobie można samodzielnie pobrać takie zaświadczenie
właśnie z webinarium. Natomiast osoby, które już były na pierwszym, mam nadzieję, że są z nami takie osoby, które były na pierwszym spotkaniu i które wezmą udział w komplecie po prostu tych 5 spotkań, otrzymają dodatkowo certyfikat wydany tutaj przez CEO i przez ambasadę poświęcający ukończenie całego cyklu, więc warto z nami być na wszystkich wydarzeniach. Jeśli macie taką możliwość, bardzo serdecznie zapraszam. To tak gwoli takich technicznych jeszcze uwag. No i co dzisiaj się wydarzy? Czym się dzisiaj zajmiemy? Mamy to spotkanie podzielone na takie 3 właściwie części główne. W pierwszej ja trochę powiem o tym w ogóle, co wspólnego ma słuchanie głosu uczniów i uczennic z samorządnością i partycypacją oraz jak to wszystko wpływa na zaangażowanie, jak to wszystko jest połączone, dlaczego o tym mówimy właśnie w kontekście zaangażowania. No i trochę też powiem o tym, dlaczego te sprawy związane z samorządnością uczniowską, właśnie z partycypacją, tak naprawdę powinny być ważne dla każdego na nauczyciela, nauczycielki. I potem przejdziemy do takich 2 poziomów. Pierwszy będzie poziom klasy i tu zastanowimy się właśnie, jak słuchać głosu uczniów na tym poziomie, w tej najmniejszej wspólnocie, co możemy zrobić, żeby właśnie to była wspólnota, a nie tylko grupa osób, która chodzi razem na lekcje. Myślę, że to jest taka kwestia, która dotyczy większości nauczycieli, nauczycielek. Większość jest też z Was wychowawcami klas, ale tak naprawdę każdy pracuje z jakąś klasą i z klasami, więc to jest ta ważna perspektywa, ale też jeszcze w trzeciej części pokażemy tę perspektywę szkolną, czyli co robić i jak to robić, żeby uczniowie czuli realny wpływ na to, co się dzieje w szkole. I też jakie są takie główne wyzwania, które stoją przed osobami wprowadzającymi taką realną samorządność uczniowską. Czyli takie trzy części dzisiaj będą i oczywiście też nasi tutaj goście będą dzielić się swoimi doświadczeniami, praktycznymi wskazówkami z wprowadzania słuchania tego głosu uczniów i na poziomie klasy, i na poziomie szkoły. Dobrze, a teraz zapraszamy do krótkiego quizu na początek aktywności dla wszystkich. Ja tu zaraz wrzucam, proszę bardzo, i zapraszam do odniesienia się do pytań, odpowiedzi na 5 pytań. Widzicie, mam nadzieję. Jeśli ktoś nie widzi, to proszę o sygnał. Tak, tutaj widzę, że na czacie piszą osoby. Piszą osoby o problemach z linkiem. Link jako taki na pewno działał, bo wiele osób pobierało te zaświadczenia. Możemy, tylko teraz niestety nie jestem w stanie wysłać do Państwa tego linka z pierwszego webinarium. Zaraz się zastanowię, co możemy zrobić. A tymczasem zachęcam do uzupełniania, odpowiadania na tutaj, jeśli ktoś z Państwa był na pierwszym webinarium, proszę pisać, a nie dostał tego linka, to tutaj wysłałem maila, proszę o kontakt tutaj na tego maila i mam nadzieję, że uda się rozwiązać. To prawda, tutaj Pan Andrzej taką słuszną uwagę, że tam rzeczywiście, jeśli ktoś nie zarejestrował się, to wtedy rzeczywiście to
to wtedy link nie działa, tak? Czyli tam rzeczywiście ten serwis do pobierania zaświadczeń wymaga rejestracji. Czyli w pierwszej kolejności trzeba się zarejestrować i powinno działać. Jeśli komuś pomimo tego nie działa, to jeszcze raz wysyłam na czacie support@cor.pl i proszę pisać maila i poradzimy. Dobrze, to ostatnia chwila na odpowiedzi. 30 sekund. Z dzisiejszego spotkania link będzie na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Dobrze, ostatnie chwile, ostatnie szanse na odpowiedzenie. Już widzę, że przynajmniej połowa z Państwa odpowiedziała, ale też żebyśmy nie przedłużali. Zaraz będziemy kończyć. Jest bardzo. Trzy, dwa, jeden i koniec. I proszę bardzo. Mam nadzieję, że teraz widzicie odpowiedzi. I przejdziemy sobie przez te pytania. Czym jest partycypacja? Było pierwsze pytanie. I odpowiedzi były następujące. Sposobem na wspólne dochodzenie do porozumienia, koncepcja zakładająca włączenie obywateli w decydowanie, to inaczej uczestnictwo, aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. I tu najwięcej osób odpowiedziało, no to trzecia odpowiedź. Metoda edukacji przez doświadczenie jest synonim słowa demokracja. Prawidłowa odpowiedź są tak naprawdę dwie, bo w takim węższym rozumieniu partycypacja to właśnie uczestnictwo, po prostu udział w wydarzeniach, które nas dotyczą, no ale w takim węższym rozumieniu, też o takim będziemy dzisiaj mówić, jest to koncepcja zakładająca włączenie obywateli w decydowanie o instytucje, w ramach których funkcjonują. Drugie pytanie, kto tworzy samorząd uczniowski? Tutaj tradycyjne pytanie, które zawsze zadaję i to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Kto tworzy samorząd uczniowski? Połowa odpowiedziała poprawnie, wszyscy uczniowie i uczennice szkoły. To jest bardzo ważne, też będziemy o tym mówili dlaczego. Proszę pamiętać, że samorząd uczniowski to nie są wybrani w wyborach reprezentanci uczniów, ponieważ wybrani w wyborach reprezentanci to są właśnie reprezentanci samorządu uczniowskiego. No i tym bardziej samorządu uczniowskiego nie tworzy nauczyciel, ani nauczyciele, ani dyrekcja, tak? To są wszyscy uczniowie szkoły. Pytanie było, jakie decyzje dotyczące szkolnego życia można konsultować z uczniami i uczennicami? Tutaj było kilka tych opcji różnych, no i można było wybrać więcej niż jedno, a tak naprawdę wszystkie były poprawne. Tak? Czyli zarówno kryteria i sposób oceniania, organizacja życia szkolnego, zasady dotyczące ubioru, zachowania, sposób obchodzenia świąt klasowych szkolnych, działania, zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu sportowego, to wszystkie te kwestie jak najbardziej można konsultować. Nie ma, prawo nie zakazuje tego, więc jeszcze też będziemy o tym dłużej trochę mówili. No i tutaj jeszcze było takie pytanie podchwytliwe, jakie działania samorząd uczniowski ma obowiązek przeprowadzić. Tutaj najwięcej odpowiedzi organizacja wyborów władz samorządu i uchwalenie regulaminów swojego działania. Z czego ta druga jest poprawna, bo to jest jedyna rzecz, którą musi samorząd zrobić, natomiast wcale nie ma wymogu organizacji wyborów. No i tym bardziej nie ma żadnego wymogu innego, tak? To znaczy organizacja tych świąt ani dyskotek no nie jest koniecznością, więc jest to, że tak powiem, pole dowolne, tak? Tutaj możemy samodzielnie sobie decydować, o czym chcemy się zająć. No i tak samo pytanie piąte również było takie, że wszystkie odpowiedzi były poprawne, które z poniższych działań mają na celu wzmocnienie partycypacji. No i tutaj każde tak naprawdę i budżet partycypacyjny, rozmowy na ważne tematy i pozostałe są poprawne. To jeszcze o tym będziemy krótko, do tego będziemy też wracać. Więc ja już tutaj kończę udostępnianie. Okej. I wrócimy do naszej. Wrócimy do naszej prezentacji. No,
No tak, no tutaj właśnie na tym slajdzie widzicie Państwo podsumowanie trochę tego, co było w quizie, tak? Czyli jaki to ma wszystko związek z samorządnością. No właśnie, że partycypacja, no takie słowo, które dotyczy szeroko właśnie udziału, angażowania się w sprawy, które nas dotyczą na każdym poziomie, tak? Natomiast w takim węższym partycypacja obywatelska, no to właśnie włączanie obywateli w decydowanie o instytucjach i sprawach publicznych, tak? No czyli szkoła oczywiście jest instytucją publiczną i włączanie uczniów w decydowanie o szkole jak najbardziej jest właśnie taką rodzajem partycypacji obywatelskiej. No a taką instytucją, która już jest w szkołach, która jak najbardziej może wzmacniać, a nie, oczywiście nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze spełnia tę funkcję, jest samorząd uczniowski na poziomie klasy i na poziomie całej szkoły. Tak? Mamy to narzędzie, ono jest w każdej szkole, w każdej placówce, wystarczy po nie sięgnąć. No i to, co być może osoby, które były na pierwszym spotkaniu pamiętają, czyli samorząd słuchający, to jest ta nasza wizja samorządu, który właśnie wzmacnia partycypację, tak? Właśnie nakierowanego na słuchanie, zbieranie i wzmacnianie głosu uczniów i uczennic. To jest właśnie ta rola samorządu uczniowskiego, którą widzimy i o której też dzisiaj będziemy mówić. No tutaj dlaczego warto jeszcze, no myślę, że też dużej części z Państwa nie trzeba przekonywać, dlaczego warto słuchać głosu uczniów, no ale czasem w rozmowach czy z dyrektorami, czy z innymi nauczycielami dobrze mieć te argumenty, że nie chodzi tylko o to, żeby właśnie nie robimy tego jako jakieś takie działanie dodatkowe, które ma służyć powiedzmy, nie wiem, temu, że zrobimy coś fajnego, to oczywiście też jest wartością, ale spełnia to wiele, wiele różnych celów, tak? Dostosowanie szkoły do potrzeb uczniów, które, no, jak wiecie Państwo, coraz szybciej się zmieniają, tak? Coraz trudniej nadążyć nam za takimi potrzebami też w kontekście tego, jak chcemy, żeby nas uczono, jakich metod używać. To też edukacja zdalna, prawda, bardzo pokazała, że ten rozdźwięk jest duży pomiędzy tym, jak uczniowie dzisiaj chcieliby się uczyć, co działa, co nie działa, z tym, co szkoła proponuje. No i naszym zdaniem ciężko to zrobić, ciężko nadążyć za tym bez po prostu dopuszczenia uczniów do głosu. Tak? My jako osoby już dorosłe pewnie nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie wymyśleć, jak to zrobić, tak żeby rzeczywiście odpowiadało to na potrzeby. Ale oczywiście cel edukacyjny też jest ważny, czyli nauka tych kompetencji społecznych i obywatelskich, których ciężko też się nauczyć na lekcjach. I to, co też pokazują różnego rodzaju badania, że okres szkolny modeluje podejście do demokracji i instytucji demokratycznych. I to, jak traktujemy właśnie samorząd uczniowski, przekłada się na traktowanie wyborów i instytucji demokratycznych również w przyszłości. No i właśnie zwiększenie poczucia wpływu, które jest niezbędnym składnikiem zaangażowania. Tak? No i tutaj właśnie mamy ten link z zaangażowaniem. Dlaczego, jak to wpływa na zaangażowanie? Pamiętacie też osoby, które były na pierwszym spotkaniu, mam nadzieję, że pamiętają nasz model właśnie zaangażowania, czyli cztery elementy, które sprawiają, że właśnie to zaangażowanie jest możliwe, tak? W kontekście szczególnie działań społecznych i edukacyjnych, tutaj mówimy o tym kontekście, prawda? Czyli tutaj był cel właśnie kompetencje, wyzwanie, jako te trzy pozostałe. No ale dziś skupimy się właśnie na poczuciu wpływu, tak? Czyli trochę zajmiemy się tą jedną nogą tą jedną nogą wzmacniającą zaangażowanie, czyli poczuciem wpływu. I taką sytuacją, w której uczniowie czują, że mają wpływ na to, co robią, jak szkoła funkcjonuje i też co się dzieje na lekcjach, tak? Niekoniecznie w 100%, ale chociażby w jakimś kawałku, prawda, określony. Ten wpływ jest bardzo, bardzo ważny. Więc tu tak krótko starałem się przedstawić właśnie, jaki związek ma ta samorządność uczniowska z zaangażowaniem, dlaczego właśnie wszyscy nauczyciele powinni dbać o to, żeby ten głos uczniów był słyszany na poziomie klasy i szkoły. A już teraz przejdziemy do tych naszych dwóch poziomów, o których mówiłem, czyli zaczniemy od
poziomu klasy. Tak? I tutaj, też te dwa główne, można powiedzieć, narzędzia tej praktycznej edukacji obywatelskiej na poziomie klasy, które też były bardzo krótko zajawione na pierwszym naszym spotkaniu, czyli to, żebyśmy szeroko myśląc, poruszali, rozmawiali na ważne dla młodzieży tematy, bieżące, dawali możliwość wypowiedzenia swojego zdania po prostu. To jest jedna rzecz. No a druga, żebyśmy też szukali takich momentów w życiu klasy, kiedy możemy podjąć wspólną decyzję. Kiedy możemy jako właśnie klasa, jako grupa o czymś zadecydować. Czyli mamy takie dwa typy działań, które można podejmować na poziomie klasy. No i tutaj właśnie już chciałbym oddać trochę głosu naszym dzisiejszym gościom, właśnie żeby podzielić się praktycznymi przykładami, praktycznymi pomysłami z poziomu właśnie klasy. Jakie na przykład mogą być te decyzje, które możemy włączać uczniów i uczennice? Jak to w ogóle robić, tak, na poziomie klasy? I tutaj chciałbym zaprosić jako pierwszą Jagodę, jakbyś ty się mogła podzielić z nami swoim doświadczeniem z włączania uczniów w podejmowanie decyzji. Dziękuję bardzo, Michał, za oddanie mi głosu. Ja jestem obecnie wychowawcą klasy piątej, więc mam tutaj dzieci, które już troszeczkę znam, mimo tych trudnych warunków, w których nam przyszło się poznawać. No i my w naszej klasie, znaczy ja jako wychowawca mam tą świadomość, że autonomia, którą mają moi uczniowie, też jest taką wewnętrzną ich motywacją do działania. I my w klasie, moi uczniowie i uczennice mają poczynając od drobnych przedsięwzięć, wpływ zaczynając od tych drobnych przedsięwzięć na troszeczkę większe. Czyli mówiąc bardziej konkretnie, na początku roku w czwartej klasie akurat tworzyliśmy wspólny kontrakt klasowy, w tym roku go przypominaliśmy. Co roku wybieramy samorząd klasowy, tak, według ustalonych tam norm, o których powiem może później, mają wpływ na to, jak wygląda nasza sala, bo teraz w dobie pandemii uczniowie się nie przemieszczają, tylko jesteśmy w jednej klasie. Bardzo ważną dla nich rzeczą jest to, z kim mogą siedzieć na lekcji i w jakim miejscu to będzie. Jakby ja pozwalam uczniom samym o tym decydować. Mają również na koniec semestru wpływ na swoją ocenę zachowania, wypełniając taką ankietę, rozmawiamy o tym, więc tutaj też mogą wypowiedzieć się. No i cóż, jeszcze dodatkowo, to co wszyscy powiedzmy, tak, decydują o miejscach, które odwiedzimy, czy o filmie, który zobaczymy, jeśli idziemy na jakąś wycieczkę do kina. Pozwalam również im zadecydować, czy ja, sami decydują o tym, czy chcą brać udział w konkursach czy akcjach organizowanych właśnie przez samorząd uczniowski, czy generalnie, które odbywają się w szkole. My jako oczywiście cały zespół klasowy. W tym roku świetnie przygotowali Mikołajki i Wigilię klasową, praktycznie z bardzo niewielką pomocą rodziców. I zdarza się również, że mogą współdecydować o tym, o czym będziemy oczywiście rozmawiać na godzinie wychowawczej. Część tematów oczywiście już mam przygotowanych, natomiast oni też również tutaj mają prawo głosu, że tak powiem. Więc tak z praktycznego punktu widzenia to u nas wygląda. Nie wiem, czy mam rozwijać jeszcze teraz, jak to przeprowadzamy, jak wygląda konkretne działania, czy to może później, nie wiem, jak uważasz. Jakbyś mogła powiedzieć, o jakimś właśnie przykładzie albo na przykład właśnie tematów, jak wybieracie do rozmowy na godziny albo właśnie jakąś taką decyzję wspólną, jak podejmujecie, właśnie jak to wygląda? Mogę dać przykład, jeśli chodzi, na przykład wybór filmu, tak, albo nie wiem, czy jak wybieramy, jak zaczynamy rok szkolny i mamy wybór samorządu klasowego, więc tutaj zazwyczaj udało nam się wypracować przez te półtora roku, jak znamy się, taki schemat, on działa, jest fajny. Oczywiście też chciałam zaznaczyć, przy takich drobniejszych jakichś decyzjach, to idzie to nam troszkę bardziej sprawnie, przy tych trudniejszych trzymamy jakichś kryteriów, które nam pomagają przez ten cały proces przejść. Natomiast na przykład zawsze zaczynamy od propozycji, czyli uczniowie proponują, na jaki film chcemy iść,
Ja jako koordynator tutaj pozwalam sobie zawęzić tam do dwóch, trzech powiedzmy decyzji. Każdy ma możliwość wyrazić swoją opinię na temat danego filmu i dlaczego na przykład na ten film chciałby pójść. Ważne jest to, żeby każda osoba mogła się wypowiedzieć, jakby nie oceniamy samych wypowiedzi. Następnie później jest głosowanie, zazwyczaj jest to jawne przez podniesienie ręki. Dzieci podnoszą rękę, zliczamy głosy. No i jeżeli mamy jakiś konsensus, jest to jakby sprawą oczywistą, to wówczas wypowiadamy się jeszcze, czy wszyscy się na daną decyzję zgadzają. No i tak to mniej więcej wygląda, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli nie uzyskajemy jakiegoś porozumienia, no to jeszcze o tym rozmawiamy. Natomiast no, rzadko się to, powiem, że tak zdarza. Dzięki. To teraz mam pytanie do Iwony, bo tutaj poziom taki szkoły podstawowej, gdzie wiadomo, że to trochę inaczej wygląda, a ty pracujesz w liceum. Czy u ciebie, jak pracujesz z klasą, to jak właśnie, jak można tego głosu uczniów słuchać w liceum? Dobry wieczór wszystkim, bo nie zdążyłam się odmutować na początku i się nie przywitałam tutaj z wszystkimi uczestnikami. Faktycznie jest tak, jak mówisz, Michał, że w liceum można wejść na poziom troszkę wyżej. Wiadomo, że też kwestia dotycząca kontraktu klasowego jest bardzo tutaj istotna też na tym poziomie klasowym, ale na pewno też możliwość wyboru tematyki godzin wychowawczych, bo w liceum sami doskonale wiedzą, ci, którzy pracują z młodzieżą licealną, że tematy, które zaproponuje wychowawca, to nie są te tematy, na które chcieliby się wypowiadać. Więc tutaj ta przestrzeń do działania, ten proces partycypacji uczniów na pewno w kontekście godzin wychowawczych idealnie się sprawdzi. Ale ryzykowne jest to, że no te tematy mogą być różne, mogą być niebezpieczne, więc ja to organizuję zawsze w ten sposób, że daję im mnóstwo propozycji. Zahaczam też o te tematy, które no, są takie bardzo aktualne, bo to ich tak naprawdę kręci, a chyba nie ma lepszego sposobu na to, żeby zmotywować do dyskusji, jak nie tematy, które są bliskie młodzieży. Także tutaj na pewno tematyka godzin wychowawczych. Ja w ogóle, słuchajcie, jestem fanką projektów, różnego rodzaju projektów i to się idealnie sprawdza zarówno na godzinie wychowawczej, czy na każdym innym przedmiocie, gdzie mogą decydować właśnie tematykę projektu. Debatowanie, tak samo. To jest przestrzeń, gdzie już ten poziom edukacji młodzieży licealnej jest tak wysoki, że mogą dyskutować na tematy, które są bardzo istotne dla nich. W ten sposób na pewno mają też takie poczucie sprawczości, że to, co robią, to, o czym dyskutują, może też znaleźć odzwierciedlenie w życiu dorosłym. Też w liceum wygląda to troszkę inaczej. Na pewno rozmawiamy, dużo więcej rozmawiamy na temat tego, dlaczego tak ważne jest to, żeby oni się angażowali, tak? Dlaczego tematyka, która jest aktualna, powinna być omawiana na godzinach wychowawczych. No i tutaj, jeśli chodzi jeszcze o taki poziom klasy, to myślę, że klasy czy poziom szkolny, to może tutaj tak troszeczkę odniosę się do tego tematu też, to myślę, że wybory samorządu uczniowskiego czy wybory samorządu klasowego, ale myślę, że za chwilkę też tutaj o tym troszkę więcej opowiem. Bo Pojawiło się pytanie odnośnie tych tematów, bo myślę, że to jest ciekawe. Jakbyś mogła podać jakieś przykłady właśnie tych, które no właśnie się pojawiały w tych dyskusjach klasowych i też tych, które tutaj było pytanie, jakie są te właśnie niebezpieczne, tak? No, rozumiem, że takie kontrowersyjne tak, po prostu. Tak. Znaczy, ja wam powiem tak z własnego doświadczenia. W ubiegłym roku podczas edukacji zdalnej pomyślałam sobie tak, no na tych godzinach wychowawczych no będziemy rozmawiać o czym? O pogodzie. Więc zaproponowałam, słuchajcie,
o czym chcielibyście porozmawiać. Dałam im naprawdę bardzo dużo swobody, jeśli chodzi o wybór tematu. Zaryzykowałam. Nie wiedziałam, jakie tematy się pojawią. No i wśród tych tematów, które się pojawiły, na pewno wybrzmiał temat związany z aborcją. To na pewno. To było bardzo ciekawe doświadczenie, z tego względu, że ja każdemu dałam możliwość zabrania głosu, ale w sposób kulturalny. Nie ukrywam, że odczuwali niedosyt. Niektórzy byli tak emocjonalnie, słuchajcie, zainteresowani tym tematem, że nie dało się tego po prostu tematu omówić tylko na jednej godzinie wychowawczej. Powiedziałam, że na pewno się odniesiemy do tematyki tego spotkania przy najbliższej okazji, ale już w takiej przestrzeni bezpiecznej w szkole, bo przy zdalnym nauczaniu, słuchajcie, to różnie bywa, ale faktycznie po tej rozmowie z nimi, jak oni w ogóle się czuli w momencie, kiedy faktycznie mogli sami sobie wybrać temat, powiedzieli, że ta wartość tych zajęć godzin wychowawczych była dla nich bardzo, bardzo ważna, że w końcu mieli głos, możliwość zabrania głosu w kwestiach, które są dla nich bardzo, bardzo istotne. Młodzież licealna chce rozmawiać, naprawdę chce rozmawiać, no ale niestety też no, mamy taką rzeczywistość, a nie inną, że nie zawsze mamy taką możliwość. I też tutaj w dużym stopniu ważne jest to, jakie podejście ma też sam dyrektor, słuchajcie, czy nam daje tak naprawdę zielone światło, żeby móc rozmawiać z młodzieżą na różne tematy, na te tematy, które są dla nich bardzo istotne, bardzo ważne. To właśnie, myślę, że bardzo, bardzo fajnie, bo to też jeszcze jak były robione badania młodzież kilka lat temu, no to tam wychodziło w tych badaniach młodzież, że bardzo duża grupa, już nie pamiętam dokładnie tego procentu tych młodych ludzi, ale to było takie 3/4 mniej więcej, kończących liceum, znaczy szkołę średnią, bo badanie młodzież było na grupie kończącej szkołę średnią, deklarowało, że nigdy, ani razu w czasie całej edukacji szkolnej nigdy nie mieli możliwości wyrazić swojego zdania właśnie w takich sprawach, tak? No chociażby ten temat aborcji, który poruszałeś, który no siłą rzeczy, tak? Żyjemy nim, on się pojawia w mediach, a szkoła rzeczywiście no, często ucieka, tak? Ucieka właśnie od tych kontrowersji. Tu zaraz jeszcze wróciłbym do Was i zapytał właśnie, jak to robić bezpiecznie, dobrze, tak? Bo myślę, że to może być dużo takich obaw, no okej, okay, ale przecież mogę się spotkać z różnymi bardzo opiniami, tak, tutaj, ale chciałem zapytać naszych uczniów właśnie, no bo to o Was, jak Wy to widzicie, tak? Znaczy, co dla Was jest takiego ciekawego w takich dyskusjach, ale chodzi mi o to właśnie, o jakich tematach byście chcieli rozmawiać, poruszać na poziomie klasy, tak? Albo może macie jakieś takie przykłady z swojego doświadczenia, które Was angażują, tak? Po prostu tak, że czujecie, że to jest dla Was ciekawe i no i angażujące. To może ja zacznę. Po pierwsze to oczywiście dzień dobry, mimo że już to mówiłem, to powtórzę to jeszcze raz, bo każdy dzień powinien być dobry. Więc tak, jeżeli chodzi o tematy ważne, myślę, że właściwie, co wielokrotnie w czacie było wypunktowane, należy rozmawiać najlepiej i to, co wypunktowała moja nauczycielka, czyli pani Iwona, to jest to, że warto rozmawiać o każdym temacie, chociaż byłby najcięższy, byłby najtrudniejszy. Uważam, że powinno się go podejmować, ponieważ dzięki temu uczniowie po pierwsze mogą nabrać pewnych zdolności. Mogą naprawić do zdolności do dyskusji. Na pewno pomoże im to w przyszłości wyrobić sobie zdanie. Mogą się wymienić spostrzeżeniami z innymi, z nauczycielem, czyli swoim wychowawcą. Bo trzeba pamiętać, że co tam wiele razy było napisane, żaden temat nie jest trudny. Każdy temat powinno się poruszyć, bo nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Co znaczy, że powinniśmy dyskutować tak naprawdę o wszystkim, o sprawach i tych trudnych, i tych prostych, i tych przyziemnych, i tych mniej. A powiedzcie, no bo często się spotykam z takimi właśnie wyzwaniami od naszych nauczycieli, którzy mówią, no właśnie my chcemy zaprosić naszych uczniów do dyskusji, właśnie, o proszę bardzo, tak, chcę włączyć, usłyszeć głos uczniów,
mówię, no dobrze, no to właśnie porozmawiajmy i jest cisza. Uczniowie się nie wypowiadają, wydaje się, że nie mają ochoty. Co waszym zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie uczniowie się wypowiadali, tak, no jakby z waszego punktu widzenia jako właśnie samych uczniów, tak, jakby co powinien albo czego nie powinien robić nauczyciel, właśnie żeby właśnie ten głos usłyszeć? Myślę, że głównie jest tu jednak wybudowanie zaufania między uczniem a nauczycielem, kiedy jednak wiemy, że nauczyciele nas słuchają i poświęcają chociaż raz w tygodniu na lekcji, czy właśnie na godzinie wychowawczej ten moment, kiedy z nami porozmawiają tak szczerze, nawet o tym, co się u nas dzieje, jak nam mija dzień, to myślę, że to buduje takie zaufanie między uczniem i nauczycielem i to pomaga nam się później wypowiadać na właśnie też na te trudniejsze tematy, kiedy mamy jednak tą też swoją przestrzeń wybudowaną w klasie, mamy możliwość wyboru tematu, to myślę, że to bardzo pomaga nam później w dalszym wypowiadaniu się, ponieważ nawet na przykładzie mojej klasy na początku byliśmy bardzo zamknięci, nie chcieliśmy poruszać tych tematów, jednak kiedy nauczyciel podchodzi do nas właśnie z taką akceptacją, pyta nas i pokazuje nam to, że możemy poruszyć przy nim naprawdę trudne tematy i bez problemu dyskutować między sobą, wiadomo, w kulturalny sposób. Myślę, że dzięki temu uczniowie bardziej się angażują. Dzięki. Jeszcze chciałem dopytać tutaj z kolei albo Jagodę, albo Iwonę właśnie, jakie macie swoje może takie porady, praktyki, no odnośnie właśnie takich sytuacji, kiedy no nie wszystko idzie po naszej myśli, prawda? No bo oczywiście możemy sobie fajnie powiedzieć, że rozmawiajmy tutaj na trudne tematy, kontrowersyjne, tak poruszajmy, pytajmy uczniów, no ale wiadomo jak jest, tak? Albo się znajdą śmieszkowie, którzy po prostu będą ośmieszać każdy temat i w ogóle tworzyć taką atmosferę, że to taki trochę obciach w ogóle, żeby się wypowiadać, albo osoby, które po prostu będą wypowiadały się w sposób, no nie wiem, obrażający innych, czy też po prostu nie wiem, wulgarny nawet, tak, no można się tego spodziewać. Co możemy zrobić, jak stworzyć te ramy, tak, żeby właśnie ta dyskusja była w takiej atmosferze bezpieczeństwa i właśnie tego zaufania też, o którym mówili Patrycja z Tymonem. Ja może się odniosę też tutaj do wpisu na czacie. Ktoś napisał, że otwartość jest bardzo ważna. Otwartość na te nowe tematy, a teraz ty mówisz o tym, jak budować te ramy. Myślę, że w momencie, kiedy zaproponujemy temat do dyskusji, to ta młodzież musi się przygotować. To przede wszystkim, tak? Jeżeli nie będą chcieli rozmawiać, no to może zaproponujmy konkretny temat i przeprowadźmy taką rozmowę. My najpierw zaproponujmy, zachęćmy ich do tego, że ta dyskusja może przynieść korzyści, może coś zmienić, może zmienić myślenie, może zmienić postrzeganie tego konkretnego tematu, zmienić perspektywę myślenia wielu osób, zmienić nastawienie, wymiana poglądów, poziom debaty publicznej może się też zmienić w tym momencie, tak? To jest trudne, no faktycznie trafić na kogoś, kto nie chce rozmawiać, uczeń, który nie chce rozmawiać, próbujmy stworzyć bezpieczną atmosferę. Bezpieczną atmosferę, poczucie tego, że może z nami porozmawiać na każdy temat, ale musi chcieć. I to nieraz faktycznie bywa trudne, więc poczucie takiego bezpieczeństwa, to nasze zaangażowanie, chęć pokazania, że warto rozmawiać, jest tutaj bardzo, bardzo ważna. I zasady, przede wszystkim zasady. Możemy rozmawiać, ale zasady są tutaj najważniejsze. Jeżeli, tak mi się wydaje, przynajmniej u mnie tak to zawsze działa, no powiem szczerze, że chyba nie miałam takiego doświadczenia, że ktoś nie chciał zabrać głosu w dyskusji. Najczęściej było tak, że jednak ta jedna osoba faktycznie była chętna do dyskusji i jak już ktoś pierwszy się odezwał, tak, odważył się zabrać głos w dyskusji, no to wtedy już to od razu poszło z automatu. Dzięki. A ty, Jagoda, jak ty budujesz te ramy?
To znaczy ja też zawsze zaczynam od zasad. No tu pracując z młodszymi dziećmi jednak trzymam się jakiegoś takiego kodeksu. No mamy też ten kontrakt klasowy, do którego ja też zawsze się mogę oczywiście odwołać, tak? Tam są pewne zasady i normy jakby kulturalnego też zachowania. Natomiast jeżeli poruszamy jakieś takie trudniejsze tematy, no też nie ukrywam, słuchajcie, piąta klasa, no to nie ma tak, nie poruszamy tematu aborcji i tak dalej. Możemy trochę bardziej przyziemnych tematów jakby takich życia szkoły ewentualnie nasze tematy dotyczą. Chociaż zdarzają się czasami pytania, jeżeli coś jest bardzo nagłośnione w mediach i tak dalej, to dzieci czasami dopytują. Ja osobiście nie mam problemu rozmawiać z dziećmi na każdy temat, natomiast chciałam też odnieść się do tego, co wcześniej Iwona powiedziała, bo uważam, że w tych szkołach, w których nauczyciele mają autonomię, czyli mają taką swobodę działania, jakby czują to ze strony dyrekcji, no to też to przekłada się na uczniów i to zaczyna się właśnie od tego zespołu klasowego. Myślę, że to jest bardzo ważne, no i to jakby jest clue całej sprawy. Natomiast wracając do tych trudniejszych tematów, no ja też nie byłam nigdy w takiej sytuacji, żebym musiała coś wyciągać od uczniów. Raczej zadają pytania, dyskutujemy, rozmawiamy. Jeżeli czegoś nie wiadomo, no to pytają, tak? To właśnie jest w formie pytań. Natomiast no, nie zdarzyło mi się, żeby w jakiś sposób rozmowa była niekulturalna, czy żeby pojawiły się no, wyśmiewanie i tak dalej. Nie doświadczyłam tego tutaj w mojej obecnej klasie, więc w sumie no, nie wiem. Myślę, że te zasady ustalone na początku każdej jakiejś tam dyskusji mogłyby tutaj uporządkować i pomóc ewentualnie w takiej sytuacji, tak? No i od tego jest właśnie ten nauczyciel, wychowawca, koordynator, tak, żeby jednak reagować, jeżeli takie są interakcje powiedzmy między dziećmi czy tam młodzieżą, żeby po prostu wyciszyć jakieś negatywne emocje. Jasne. Tu oczywiście jeśli chodzi o to, jak w ogóle rozmawiać na takie kontrowersyjne tematy, to też na pierwszym spotkaniu polecaliśmy publikację, która tego dotyczy i też w naszych zasobach też po tym webinarium jeszcze do Państwa wyślemy tematyce migracyjnej. Ona jest napisana jakby odnośnie właśnie kwestii migracyjnej, ale jest o tyle uniwersalna, że właśnie zawiera te zasady, które możemy stosować przy innych tematach, więc bardzo, bardzo polecam. I teraz już trochę podsumowując na tę naszą część klasową, właśnie co możemy tutaj robić, no to o czym właśnie już dość dużo mówiliśmy, czyli ten wspólny wybór tematów do dyskusji na godzinach wychowawczych i właśnie też oddawanie tego prowadzenia tych dyskusji uczniom, jak najbardziej też polecam oczywiście, no wiadomo, im starsi, tym więcej można oddać. Ale to też buduje tę partycypację, tak? Kiedy oni samodzielnie mogą przygotować właśnie tę dyskusję, przygotować materiały, jakieś pytania, ją poprowadzić. To jest, myślę, bardzo dobra praktyka. No ale też zachęcam w ogóle do takiej rozmowy o tym samorządzie klasowym, tak? Gdyż często jest ten samorząd klasowy istnieje, zostaje powołany na początku roku, jest jakieś tam głosowanie, ale tak naprawdę potem, tak, no nie wiadomo za bardzo, czym to się je i co te osoby tak naprawdę mają robić. Gdzieś ogranicza się to do jakichś takich podstawowych czynności bardzo często, typu podlewanie kwiatków, natomiast no nie ma tej realnej, prawda, jakiejkolwiek decyzyjności. Więc po prostu zastanówmy się wspólnie z uczniami, porozmawiajmy. To ja nieustannie zachęcam, żeby zadawać sobie to pytanie, po co nam samorząd, tak? Po co nam samorząd uczniowski, po co na samorząd klasowy, żeby uczniowie mieli tę refleksję, tak? Bo bardzo często jest ta sytuacja, że te samorządy istnieją, tak? Istnieją i są przyjmowane, no jest po prostu, tak? Natomiast nie zastanawiają się młodzi ludzie, po co im osobiście, nie mówię z poziomu ogólnego, tylko właśnie mi osobiście, jako właśnie osobie, która chodzi do szkoły, co mi może dać, tak, żeby się nad tym zastanowić, żeby to też do tego wracać po prostu co jakiś czas. Jakie w ogóle, i właśnie żeby też rozmawiać o tym, jakiego rodzaju decyzje, tematy chcą uczniowie być włączeni, a w jakie nie chcą, bo to też nie jest powiedziane, że prawda, w każdą sprawę wszyscy chcą być włączeni, to tak nie działa.
to jest naturalne, że część osób po prostu nie jest zainteresowana jakąś kwestią, więc to jest też jak najbardziej ok, więc można jak najbardziej też uznać, że część spraw zostawiamy dla tego grona właśnie tych reprezentantów. Bardzo prostą rzeczą, którą można stosować, a dużo zmienia, jest właśnie dbanie też o takie oznaki wspólnoty, tak? Czy wspólne tworzenie w ogóle takich, no można powiedzieć, symboli, rytuałów klasowych, czy no, jeśli mamy to szczęście, bo nie zawsze, wiem, że nie zawsze macie to szczęście, żeby klasa miała swoją taką przestrzeń, salę po prostu, no, ale jeśli jest, no to myślę, że właśnie to dbanie o tą przestrzeń jest bardzo takim, prawda, symbolicznym tutaj budowaniem tej wspólnoty, a jednocześnie też oddawaniem trochę tego wpływu, tak, jak ona może wyglądać. Jakieś klasowe rytuały, zwyczaje, czy na przykład, nie wiem, piosenki, czy po prostu jakieś takie drobne symbole. Znam też szkoły, gdzie te klasy na przykład mają jakieś przydomki swoje albo nazwy, które uczniowie sami mogą wybrać, tak, mogą się nazwać jakoś, tak, znaczy nie nazywają się piąta C, tylko jakoś, no teraz nie wymyślę, no ale prawda, wiecie o co chodzi, to też buduje tę tożsamość, tak, że ta klasa ma ten swój przydomek i co uczniowie sami zdecydowali, tak, jak ona się będzie nazywać. No i oczywiście wspólne świętowanie też sukcesów klasowych, niby takie proste, ale często się o tym zapomina. I też, co ja mocno zachęcam do testowania takiego rozwiązania, rotacyjne funkcje w samorządzie klasowym, prawda? Bo właśnie często jest tak, że te funkcje, powiedzmy, są takie stałe, a często są stałe przez wiele lat, tak? No, czyli ta sama ekipa uczniów jest tymi przewodniczącymi klasy przez całość szkoły, no bo już się tak utarło, w sumie nie chce się tego zmieniać, oni się sprawdzają, to są lubiani pewnie często przez uczniów innych, tak? No są wybierani. No ale jaki jest tego efekt? No efekt jest taki, że większość uczniów nigdy jakby nie ma tej funkcji, tak? No czyli czuje się trochę, no, że ja nie jestem w tym samorządzie klasowym. Natomiast jakby nie jest to tak skomplikowana funkcja, że nie mógłby jej pełnić każdy uczeń, uczennica. Więc naprawdę zachęcam, żeby być może stestować takie rozwiązanie rotacji, tak? Właśnie nie wyborów, nie głosowania, tylko uznania, że na przykład co 3 miesiące ten skład samorządu klasowego się zmienia. W publikacji Wychowanie to podstawa, którą również po tym webinarze wyślemy, link do niej, jest opisane, opisałem właśnie w części dotyczącej klasy, jak te rotacyjne funkcje w samorządzie klasowym można w praktyce wprowadzić. Tutaj nie będziemy o tym dłużej mówić, no ale właśnie ogólnie w całej publikacji Wychowanie to podstawa jest jeszcze kilka drobnych porad, jak tą klasę tutaj animować. No i chciałem jeszcze podać taki przykład właśnie też odnoszący się do klasy piątej szkoły podstawowej z kursu właśnie Wychowanie to podstawa. Trochę podobny przykład do tego, o którym mówiła Jagoda, czyli właśnie takie partycypacyjne Andrzejki, które klasa piąta zorganizowała. Czyli wydawałoby się bardzo prosta rzecz, tak? Coś, co robimy standardowo, takie klasowe imprezy. No i właśnie to, żeby były te elementy wpływu, prawda? I to my jako nauczyciele możemy sobie wcześniej ustalić, zdecydować wewnętrznie, do czego, jaki ten wpływ oddam uczniom, prawda? Możemy stwierdzić, że oddamy całość, tak? Że my powiemy, słuchajcie, wymyślcie po prostu tę imprezę, tak? No ale oczywiście to jest już wyższy stopień zaawansowania, więc zaczynamy od drobniejszych elementów, czyli na przykład menu, tak? Co będziemy jeść? No i też można tutaj podać, powiedzmy, jakieś opcje możliwe, tak? W zależności od tego, jakim budżetem dysponujemy i tak dalej, tak? Natomiast żeby jednak ci uczniowie mogli współdecydować o tym, tak? Czy raczej kupimy tort czekoladowy, czy dla każdego batonika, tak? Albo dla każdego chipsa. Czyli właśnie nawet takie elementy jak playlista, to żeby każdy mógł zaproponować jakąś swoją piosenkę, tak? Jedną, dwie piosenki, czy to będzie taka nasza łączna playlista, każdy ma coś swojego, tak? Nie musimy nawet dochodzić tutaj do konsensusu, który jest trudny pewnie przy playlistach, bo to różnie te gusty muzyczne się kształtują, ale jeśli każdy może zaproponować swoją, prawda, no to już nam się układa jakaś dość długa playlista. No i właśnie to, żeby to myślę, że taki mechanizm też bardzo prosty, tak? Jakikolwiek wydarzenie możemy robić, róbmy w ten sposób, żeby wszyscy mieli jakiś swój taki istotny wkład, tak? No i tutaj właśnie każda grupa, która przygotowywała jedną grupę.
prosta rzecz, a już właśnie myślę, że te osoby, które tutaj były w tej klasie, no, czuły, że to właśnie jest taka ich impreza, tak? Nie to, że nauczyciel znowu wymyślił, co tam robimy, po kroku wszystko przygotował. I ostatnia rzecz jeszcze, do której chciałem wrócić, coś, co też mówiłem krótko, przedstawiałem na pierwszym spotkaniu, ale tutaj chciałem przypomnieć Ci taki schemat podejmowania decyzji w klasie, który jest trochę inny też jeszcze od tego, co tutaj Jagoda prezentowała, no ale też porządkuje nam to myślenie o tym podejmowaniu decyzji. Tak? Czyli zaczynamy zawsze od ustalenia ram i zasad. I to nieważne, czy właśnie ta decyzja jest duża, czy dotyczy po prostu właśnie menu na Andrzejki, czyli zawsze ustalamy te ramy, tak? Gdzie, no, czego, na co właśnie już niestety nie będziemy mieli wpływu, tak? I to jest uczciwe, żeby to powiedzieć zawsze na początku, że no słuchajcie, no pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie z powodów finansowych, no albo prawnych po prostu zrobić, tak? Nie zrobimy sobie na tym menu, prawda, Andrzejkowym dla klasy piątej jakiegoś, no nie wiem, alkoholu, tak? No albo nawet fast foodów, tak? No McDonalda, tak? No bo jednak nie chcemy promować tutaj niezdrowego żywienia. I to możemy powiedzieć na samym początku, tak? No McDonald's odpada, no niestety, pomyślcie o czymś, mogą być jakieś słodycze, tak? No więc te ramy i zasady są zawsze ważne. Ważne, żeby wszyscy mieli jasność, tak? To jest podstawa, bo potem, jeśli ktoś uzna, że po prostu na przykład nauczyciel albo prowadzący manipuluje tymi ramami, no to jest bardzo negatywny odbiór, tak? To jakby lepiej wtedy rzeczywiście nawet nie robić już tego decydowania, niż manipulować tą decyzją naszych uczniów, prawda? To jest znacznie gorsze. Potem właśnie otwarta dyskusja, no a ustalenie kryteriów, tak? No właśnie, czyli no, jakie będą kryteria? Mogą być bardzo proste, tak? No kryterium może być to, żeby nas było stać na kupienie tego menu, tak? Mamy 50 zł, to możemy kupić za 50 zł, koniec. No ale czasem mogą być jakieś bardziej złożone kryteria, tak? Żeby na przykład, no nie wiem, żeby film był, miał jakiś walor edukacyjny, tak? Albo żeby jednak nie było żadnej osoby, która zgłosi wyraźne weto, tak? Bo to też jest jakiś kryterium. Potem mamy otwartą dyskusję i głosowanie, ale tu ja też zachęcam do tego, żeby sprawdzać po głosowaniu, żeby nie poprzestawać na samym głosowaniu, tak? Znaczy, że jeszcze można zadać takie pytanie po głosowaniu, czy są jakieś osoby, które zdecydowanie się nie zgadzają z decyzją, tak? Czyli dają takie mocne weto, tak? Znaczy, że no, z jakiegoś powodu nigdy w życiu nie zjem tortu czekoladowego. po prostu nie zjem. Wszystko inne, ale nie tort czekoladowy, prawda? No to wtedy rzeczywiście możemy jeszcze wrócić do tej dyskusji, tak? No bo wtedy ta jedna osoba będzie wykluczona, tak? Być może z powodów zdrowotnych nie zje tego tortu czekoladowego, tak? Więc ważne, żeby te takie mocne głosy też uwzględnić, szczególnie kiedy mamy do czynienia z klasą, tak? Tych głosów nie jest tak dużo. Dzięki temu rzeczywiście nikt nie będzie czuł, że mój głos nie został wzięty pod uwagę. Czyli zachęcam do tego, żeby taki schemat sobie stosować, zawsze pamiętać o tych etapach. A tymczasem przejdziemy wyżej, poziom wyżej, czyli szkoła. Klasa oczywiście jest tą pierwszą grupą, w której możemy podejmować decyzje, natomiast oczywiście na poziomie szkoły jest znacznie więcej tych obszarów, prawda, do podejmowania decyzji, na które możemy mieć wpływ, niż tylko w klasie. Natomiast tu, no i tu oczywiście tą główną instytucją jest samorząd uczniowski, z którą pracujemy. I kilka wyzwań takich, z którymi my właśnie w programie Szkoła Demokracji, bo na przykład zespół z Siemianowic jest weteranem programu Szkoła Demokracji, w którym pracujemy właśnie z samorządami uczniowskimi z całej Polski. I takie wyzwania, z którymi staramy się sobie radzić, no to jest właśnie pierwsze ograniczenie tej działalności z samorządu do wąskiego grona uczniów, tak? Czyli właśnie dlatego zadawałem to pytanie, kto tworzy samorząd uczniowski, żeby mieć to myślenie, że właśnie samorząd uczniowski to nie są reprezentanci, tylko cała społeczność szkoły. I no niestety bardzo często właśnie tak ograniczamy, nawet na poziomie języka, tak? Mówimy, że samorząd uczniowski to tylko reprezentanci, a że na przykład ja nie jestem w samorządzie uczniowskim albo że jakiś uczeń nie jest w samorządzie uczniowskim, co jest nieprawdą, tak? Bo wszyscy są.
No ale właśnie nawet na poziomie tego języka, prawda, no to przekłada się na tę też świadomość, jak myślimy, jak uczniowie myślą właśnie o sobie. Także właśnie nie są, że oni nie muszą się angażować. Ale oczywiście no, sam fakt, tak, że, czy tak będziemy mówić, to oczywiście nie zmieni istoty rzeczy, czyli to, czy rzeczywiście ci uczniowie mają poczucie wpływu, tak? Czy mają poczucie wpływu na codzienne sprawy. Już dość dawno temu wydaliśmy taki raport właśnie o samorządności uczniowskiej, który nazwaliśmy Samorząd uczniowski zaczyna się w toalecie, dlatego właśnie, że jednym z wniosków, który tam był, w jednej ze szkół, tak, uczniowie mówili o tym, że no nie mogą się doprosić tego papieru toaletowego w łazienkach. No i trochę uznaliśmy to taki przykład, no taki symboliczny przykład, tak, znaczy, że oni mówili o tym właśnie braku tego papieru, no i że no, to było bardzo dla nich demotywujące, tak, sprawiało, że niech, no ciężko sprawić, żeby zaangażowali się w coś więcej, tak, kiedy czują, że na takim bardzo podstawowym, można powiedzieć, poziomie są, nie są słuchani. Więc właśnie przede wszystkim zaczynajmy od słuchania głosów w tych codziennych sprawach, tak, zanim przejdziemy dalej. No i też to, co jest jakimś wyzwaniem, to, że bardzo często samorządy się skupiają właśnie na takich działaniach, akcjach pozalekcyjnych, czy też akcjach charytatywnych, różnych przyjemnościach, można powiedzieć. Natomiast mało jest takich samorządów, które wchodzą w to, co rzeczywiście jest istotne dla uczniów, tak, to, co dotyka każdego, czyli na przykład szkolne zasady, to jak szkoła funkcjonuje, jak wygląda przestrzeń szkoły, tak, jak są uczeni, uczniowie i oceniani. I to jest duży problem, bo też często już utrwalony jest ten sposób działania samorządu, tak, że no wiadomo, że ten samorząd uczniowski tam sobie robi te bezpieczne wydarzenia, tak, ale przejście na ten poziom wyżej no jest bardzo dużym wyzwaniem. No i to, co jest wiecznym wyzwaniem, no to jest po prostu sterowanie samorządem przez dorosłych, tak, narzucanie swojej wizji, to, że dyrektor uważa, no, że samorząd powinien robić, na przykład organizować szkolne wydarzenia, tak, i bardzo często dyrektorzy też, przynajmniej często, oczekują od opiekunów, tak, realizacji konkretnego planu, który jest narzucony przez dyrekcję. To jest oczywistym zaprzeczeniem idei samorządności. No, ale jest, tak, więc też zachęcam, żeby zwracać na to uwagę po prostu, tak, że samorząd nie ma obowiązku samorząd organizować żadnych wydarzeń. Nie ma czegoś takiego. Więc też dyrektor no, nie może narzucać, tak, nie może narzucać, może oczekiwać od samorządu organizowania jakichś przez siebie wymyślonych wydarzeń, tak? No mija się to po prostu scenę. No ale właśnie, tak, bo ja już też znowu się rozgadałem, bo to jest temat, który jest mi bardzo bliski mojemu sercu, ale właśnie chciałbym tutaj znowu wrócić do naszych gości, ponieważ samorząd właśnie z pierwszego ELO w Siemianowicach Śląskich właśnie no, zajmuje się tymi różnymi tematami związanymi ze szkolnymi zasadami i włącza uczniów w to, żeby właśnie wypowiadali się nie tylko w kwestiach błahych, nie tylko w tym, co takie bezpieczne, ale właśnie tego, co dotyczy też istoty funkcjonowania szkoły. Więc tutaj jakbyście mogli opowiedzieć o tym swoim przykładzie tego działania, który zresztą z tego, co wiem, właściwie jeszcze w sumie tak się nie zakończyło, dzisiaj mieliście ważne spotkanie, to jak to wyglądało? Tak, właśnie jesteśmy w trakcie projektu Laboratorium Szkolnej Demokracji i stworzyliśmy dość liczny zespół o nazwie KAIPT, który nazwa wywodzi się z pierwszych liter naszych imion. I będąc niedawno w Warszawie, musieliśmy wybrać temat naszego projektu, który chcielibyśmy przeprowadzić w naszej szkole i uważamy, że wskoczyliśmy na dość głęboką wodę, ponieważ wybraliśmy jeden z trudniejszych przez nas tematów, ponieważ chcieliśmy się skupić na temacie, co uczniów interesuje, na jego potrzebach. Nie wybraliśmy typowo materialnego projektu, tylko skupiliśmy się na programie wychowawczym i relacji uczniów i nauczycieli. I właśnie aktualnie jesteśmy w trakcie wprowadzania zmian do statutu i parę godzin temu byliśmy na konferencji z nauczycielami, na której przedstawiliśmy nasze pomysły, to, co chcielibyśmy do tego statutu wprowadzić i myślę, że spotkanie przebiegło w bardzo fajny i dobry dla nas sposób. A powiecie, jak właśnie to wyglądało, no bo to rozumiem było działanie, które też nie tylko was właśnie jako liderów angażowało, ale no właśnie
dążyliście do tego, żeby wszyscy uczniowie, albo przynajmniej większość, mogła jakoś się wypowiedzieć o tych szkolnych zasadach? Jak to zorganizowaliście? Tak, po powrocie z Warszawy właśnie pierw w naszym gronie przedyskutowaliśmy sobie wszystko, co chcielibyśmy wprowadzić i stwierdziliśmy, że zorganizujemy klasowe i szkolne open space, o których teraz opowie trochę Tymon. No więc tak, sprowadziło się do tego, że zebraliśmy każdą klasę pojedynczo. Specjalnie staraliśmy się to robić w taki sposób, żeby nie przeszkadzało to żadnemu nauczycielowi, a przynajmniej żeby było jak najmniej newralgiczne dla całego dnia. I przez taką godzinę bądź dwie dawaliśmy im wolną rękę na temat tego, co uważają za ważne dla nich. Oczywiście w trakcie całości żaden nauczyciel nie mógł mieć na to wglądu, ponieważ chcieliśmy jak najbardziej zadbać o to, żeby mogli komfortowo się wypowiadać bez żadnej presji nauczyciela bądź obawy, czy to na komentarze, czy na jakieś nawet krzywe spojrzenie nauczyciela. I zebraliśmy właściwie takie wnioski od każdej klasy, co jest dla nich najbardziej potrzebne. Uczniowie bardzo się zaangażowali i naprawdę bardzo chętnie z nami współpracowali, co nie powiem, trochę mnie czy nas zaskoczyło, bo jednak mimo wszystko to jest całkiem fajne. To całkiem miło się na to patrzę, że ludziom naprawdę na tym zależy. No i właściwie doszliśmy dzięki temu do wniosków tego, czego oni potrzebują. Z tego wyszło, że tak naprawdę nie najważniejsze były potrzeby materialne, jak na przykład ogródek szkolny, czy powiedzmy więcej ławek dla przykładu, tylko takie potrzeby bardziej relacji. Bardziej im zależało na poprawie relacji na linii uczeń-nauczyciel. To uznali za właściwie najważniejsze i najczęściej to był poruszany temat. Bo dziś mówiliście o tym, że mieliście właśnie spotkanie z gronem nauczycielskim, o tym, co się właśnie udało wypracować, to jakbyście mogli powiedzieć o jakichś takich, no właśnie tych najbardziej takich konkretnych prośbach, czy no nie wiem jak to określić, tak, tych wnioskach z tej dyskusji i czy coś z tego udało się właśnie przełożyć na jakieś zasady albo no właśnie zmianę działania szkoły. No to w tym momencie właściwie jesteśmy w trakcie pracy nad tym. Idzie to w bardzo dobry sposób i dążymy do tego, żeby skonsultować się z każdym nauczycielem, porozmawiać z nim na temat tego, przedyskutować, co powiedzmy było dla uczniów newralgiczne, na co bardzo zwracali uwagę, co można poprawić, ale oczywiście tu nie chodzi o krytykę. Bo nie mamy zamiaru nikogo krytykować. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to jest to, żeby dojść do pewnego kompromisu z nauczycielami, żeby móc zbudować wzajemne i wspólne zainteresowanie, powiedzmy, zainteresowanie, żeby zbudować wspólne, pozytywne relacje. Tak, to do czego udało nam się dzisiaj dojść na spotkaniu, to to, że już oficjalnie do statutu będzie wprowadzany punkt, który będzie odnosił się właśnie do naszego zespołu, a że samorząd szkolny ma taką możliwość, aby co roku powoływać właśnie nowy zespół, który będzie zajmował się właśnie zbieraniem potrzeb uczniów, tych takich najważniejszych w danym momencie, przeprowadzaniem właśnie tych open space'ów i żeby co roku po prostu te zasady, które nam uda się wprowadzić po kolejnych dyskusjach z nauczycielami, były po prostu aktualizowane z aktualnymi potrzebami. Dzięki. No, mam pytanie teraz do Iwony w takim układzie. Jak ty to widzisz? Czy właśnie jeszcze poza tym, o czym opowiedzieli Patrycja z Tymonem, masz jakieś swoje takie dobre praktyki właśnie włączania uczniów, podejmowania jakichś decyzji na poziomie szkoły? Tak, mam. Takim ciekawym pomysłem, myślę, który sprawdzi się na pewno i w szkole podstawowej, i w liceum, będzie kwestia zakupu książek do biblioteki szkolnej. Niby banalny pomysł, a świetnie się sprawdzi. Mogą wybrać książki, które powinny się znaleźć na półkach w bibliotece. Można to przeprowadzić w bardzo ciekawy sposób. W podstawówce myślę sobie, że byłaby wskazana taka forma graficzna, żeby na korytarzu wywiesić plakat i żeby młodzież podchodziła sobie i zapisywała tematykę książek, czy w ogóle tytuły książek, gatunki, które ich interesują.
robią burzę mózgów, zapisują, zbierane są pomysły, te pomysły przedstawiane są dyrekcji, bo myślę, że w każdej szkole, no tak jest na pewno, że w każdej szkole są środki, które przeznacza się na zakup książek do biblioteki. Także to jest sprawdzona praktyka, to działa i to, co jakie korzyści mogą z tego płynąć, no na pewno zainteresowanie czytelnictwem. Także jeżeli chcemy zwiększyć zainteresowanie czytelnictwem, to ten pomysł związany właśnie z zakupem książek do biblioteki jak najbardziej sprawdzi się i w podstawówce, i w liceum. Takim mocnym przykładem partycypacji uczniów, który miał miejsce też w tym roku szkolnym, we wrześniu, słuchajcie, na pierwszym zebraniu samorządu uczniowskiego, jak omawialiśmy sobie plan pracy samorządu uczniowskiego i to nie na zasadzie na 1 września plan pracy musi być gotowy, bo takie są wymagania. Nie, nie, nie. U nas to funkcjonuje zupełnie inaczej. Najpierw robimy burzę mózgów. Każdy przedstawiciel klasy, który jest obecny na tym zebraniu, przekazuje tą informację w klasach. Przedstawiciele zapisują pomysły, następnie przedstawiają wnioski i wtedy podejmujemy decyzję na temat tego, co chcemy zrobić. I na pewno nie są to same imprezy, ale do sedna sprawy. Co się podziało na tym pierwszym spotkaniu? Oprócz informacji, że musimy ustalić plan pracy, to przekazałam im takiego newsa, że ma być wprowadzony dokument o nazwie Kodeks Postępowania Etycznego, w którym pojawi się zapis zakazujący tatuaży i piercingu. Zapadła grobowa cisza. Po chwili pojawiło się pierwsze pytanie. No a co z tymi osobami, które już te tatuaże mają? Ja mówię, no nie wiem, ktoś powiedział, no to co ma zmienić szkołę, bo ma tatuaż? Ja mówię, no nie wiem, słuchajcie, nie wiem, myślcie. To ich tak zmotywowało, słuchajcie, oni dostali takiego kopa i stwierdzili, my musimy coś z tym zrobić, my musimy podjąć działanie, musimy podjąć decyzję, tak nie może być. I słuchajcie, co się podziało. Oni przedstawili ten pomysł w swoich klasach, oczywiście w klasach też było oburzenie, ale jak to, co w ogóle oni wymyślili, co my teraz z tym zrobimy? Przedyskutowali to w klasach, zapisali, słuchajcie, konkretne argumenty, dlaczego taki zapis nie powinien się znaleźć, że to jest ich sposób na wyrażanie siebie, że to jest no, ograniczanie ich wolności i absolutnie oni się z tym nie zgadzają. Co było potem? Napisali pismo. Napisali pismo do dyrektora i do nas nauczycieli z argumentacją właśnie, że oni tego nie akceptują, że mają prawo akurat w tym konkretnym aspekcie ich życia o tym zadecydować. I wiecie, co się podziało, jaki był finał tego? Nie ma tego zapisu. I to, że oni podjęli działanie, to poczucie takiej sprawczości, że warto podejmować decyzje, te, które też mają dla nich bardzo istotne znaczenie. Także tutaj sprawdza się to, że głos uczniów akurat no, u nas faktycznie jest bardzo uważnie słuchany i to się sprawdza i można próbować. I tak naprawdę, moi kochani, jeżeli nie będziemy dawać młodzieży przestrzeni do działania, jeżeli nie będziemy otwarci, no to nie będzie możliwości, żeby były wprowadzone jakieś zmiany, tak? A ja myślę, że zmiana ma służyć nam wszystkim. I to, co powiedzieli Tymon i Patrycja, że bardzo im zależy na budowaniu relacji uczeń-nauczyciel. No nic nie buduje tych relacji lepiej, jak właśnie szczera rozmowa i taki wspólny cel. No, ale właśnie no, myślę, że ten temat zasad właśnie związanych z tym, jak mamy wyglądać w szkole, jak się zachowywać, to jest taki właśnie dobry przykład tego, co budzi emocje u no, większości uczniów, bo wszystkich dotyczy tak naprawdę, tak? Nikt nie jest z tego wykluczony, więc myślę, że to jest fajny przykład na to, jak od czego można zacząć, no ale myślę, że takim wyzwaniem, które się często pojawia, no to jest opór z kolei właśnie tutaj zresztą też na czacie się pojawiał hasło dyrektora, który no,
wiadomo, jest jednak dyrektorem, więc ma prawo powiedzieć, że nie, nie robimy tego. Bo też z jednej strony, jak prawo oświatowe mówi, samorząd nie ma obowiązków, czyli nie może, no, nie powinniśmy zmuszać samorządu do niczego, ale z drugiej strony też nie ma takich twardych kompetencji, tak? Czyli też wszystko tak naprawdę zależy od dobrej woli dyrektora. Tak? Jeśli się zgodzi, no to możemy działać. No ale właśnie co, jak przekonywać? No bo wyobrażam sobie, że również nauczyciele mogą często mieć różne obiekcje. Dlaczego uczniowie mają być włączeni, tak? No my tutaj jesteśmy, w końcu my jesteśmy kadrą pedagogiczną, tak? My tu lepiej wiemy, co jest dobre dla młodych, jeszcze nie uporządkowanych dusz, więc jak to mamy ich włączać w decydowanie? Jak sobie z tym poradzić, tak? Jak przekonać właśnie dyrektora i innych nauczycieli, że warto właśnie jednak oddać to pole do działania? Iwona, do ciebie chciałam. No właśnie tak się zastanawiałam, kto ma odpowiedzieć. No to już w sumie też w tej poprzedniej wypowiedzi powiedziałam, że jest to ważne z tego punktu widzenia, że może to nieść ze sobą bardzo wiele korzyści, tak? Zmiany, myślę, są potrzebne. Zmienia się rzeczywistość, więc te zmiany też są bardzo potrzebne, bo one, tak jak powiedziałam, one pomagają nam tworzyć tą szkołę. Dzięki nim młodzież ma poczucie sprawczości, wiedzą, że mogą z nami rozmawiać i że ta rozmowa przyniesie korzyści, da jakiś efekt, tak? Efekt, który pomoże w budowaniu pozytywnych właśnie relacji, sprawi, że będą chętniej przychodzić na zajęcia, przychodzić do szkoły, chętniej będą się angażować i ja myślę, że tutaj też bardzo ważną rolę odgrywamy my jako opiekunowie samorządu uczniowskiego, opiekunki samorządu uczniowskiego. To w jaki sposób my ich do tego zachęcamy. Jeżeli my faktycznie całym sobą pokazujemy i jesteśmy z nimi, wspieramy ich, bazujemy przede wszystkim też na ich zasobach, to myślę, że tutaj młodzież widzi sens podejmowania decyzji, dyskutowania. Dzięki. No to jeszcze chciałem też spytać Patrycję i Tymona, no bo wy jesteście z grona aktywnych uczniów i wam się chce działać, robić różne rzeczy, ale no rzeczywistość jest taka, że jednak duża część uczniów no niekoniecznie ma taką ochotę. Czy macie jakieś swoje porady, wskazówki, jak można właśnie zachęcać, włączać tych naszych kolegów, koleżanki, którzy właśnie no albo nie czują, że to jest dla nich ważne, albo być może się wstydzą, być może po prostu nie wiedzą, tak, że mogą powiedzieć. Czy wam macie jakieś swoje takie wskazówki, jak włączać tych mniej zaangażowanych? Wydaje mi się, że z naszego całego obecnego doświadczenia, ponieważ mimo wszystko możemy się pochwalić z całkiem sporym doświadczeniem w temacie, to najważniejsze jest angażowanie, ponieważ nasza szkoła liczy około 250 osób i to jest stosunkowo mała szkoła, przez co problem małego grona jest tutaj bardzo aktywny. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, najlepiej personalnie ich angażować. Co prawda nie podejdziemy do każdego z osobna, ale powiedzmy, że na przykład przyjść do klasy i przedstawić im to, że właściwie ich głos może mieć jakieś znaczenie. To jest też organizowanie ankiet, czy bardzo sprawdzona metoda, która nam się no właściwie bardzo opłaciła i bardzo udała, czyli open space. Jasne, no myślę, że to była mocną stroną tego waszego działania, że zadbaliście o to, żeby każda klasa miała jakby taką osobne takie swoje spotkanie, dzięki czemu no każdy miał możliwość, tak? Bo oczywiście wiadomo, że nie zmusimy wszystkich, no bo to też nie o to chodzi, żeby zmuszać, tak? To jakby w drugą stronę przyginka, ale zdecydowanie jest to danie tej możliwości, tak? Zabrania głosu na poziomie klasy. Dobrze, jeszcze tak, chciałem krótko jeszcze podsumować ten wątek szkolny właśnie, żeby zebrać te rzeczy, o których mówiliśmy. No przede wszystkim to, myślę, co chciałbym przekazać, to, że właściwie nie ma takiej decyzji w szkole,
której nie moglibyśmy podjąć albo konsultować przynajmniej z uczniami. Czyli no, poczynając od tego, o czym tutaj już dość dużo mówiliśmy, czyli właśnie te szkolne zasady dotyczące ubioru, zachowania, ale też ogólne dokumenty, tak, statut szkoły, program wychowawczy. Dokumenty są może mniej fascynujące, prawda, jako same w sobie, no ale kiedy już mówimy właśnie o tych konkretnych zasadach, to myślę, że większość uczniów ma coś do powiedzenia na ten temat, albo się z nimi zgadza, albo niekoniecznie. No ale to coś, co naprawdę dotyczy każdego i naprawdę wszyscy jakieś emocje z tym wiążą, to są zasady, kryteria, sposób oceniania. W każdej szkole funkcjonują, prawda, dokumenty i wewnątrzszkolne ocenianie, i przedmiotowe kryteria oceniania, więc na obu tych poziomach możemy konsultować, słuchać, jak uczniowie, co o tym myślą. Nasze zespoły ze Szkoły Demokracji dość często robią właśnie takie diagnozy odnośnie tych kryteriów oceniania i tam na przykład często wychodzi, że te kryteria są na przykład niezrozumiałe dla uczniów. Tak, no tak naprawdę one niby są spisane, ale uczniowie ich nie rozumieją. Nie do końca rozumieją, co oznacza, co jest tak naprawdę konieczne, żeby tam dostać tę ocenę bardzo dobrą, tak, i tak dalej. Często wychodzi, że na przykład te przedmiotowe kryteria są w ogóle nieznane uczniom, chociaż oczywiście niby jest obowiązek je prezentować, prawda, ale no, okazuje się, że niekoniecznie jest wykonywany przez wszystkich nauczycieli, albo jest wykonywany bardzo pobieżnie, albo potem nauczyciel tak naprawdę nie stosuje się do tych kryteriów, tak? Więc często wychodzą takie rzeczy, no i to jest coś, co dotyka każdego, tak? To jest oczywiście też coś, co budzi emocje u samych nauczycieli, tak? No bo jest to postrzegane jako ta domena nasza, ale no naprawdę warto spróbować, bo też, i to jest bardzo też ciekawe, że wcale nie jest tak, że te propozycje uczniów to są jakieś takie radykalne, typu ach, to po prostu 20% na teście to już jest piątka. No właśnie nie, wcale tak nie proponują, są dość racjonalne. No wiadomo, zawsze się trafiają jakieś właśnie śmieszki, ale ogólnie właśnie oddanie takiej decyzji okazuje się, że naprawdę super pomysły też związane z motywacją, tak? Co motywuje do nauki. Natomiast jeśli chcecie zacząć od czegoś bezpiecznego, no to wygląd przestrzeni, otoczenia szkoły, czy właśnie ten zakup sprzętu szkolnego, sportowego, książek do biblioteki, to są takie, myślę, bezpieczne wybory, prawda? No tutaj mniej możemy się spodziewać jakiegoś oporu właśnie ze strony dyrekcji czy innych nauczycieli. Mniejsze jest też ryzyko właśnie jakichś, można powiedzieć, nieodpowiedzialnych takich głosów. Możemy to sobie, te ramy możemy w miarę bezpiecznie sobie ustalić, tak, w przypadku jakiegoś fragmentu na przykład przestrzeni, który możemy zagospodarować wspólnie z uczniami, tak. No takie bardzo przyziemne jak menu obiadów w stołówce, no ale tutaj też mam takie przykłady szkół, gdzie w porozumieniu z firmą, która zapewnia obiady, no uczniowie mają pole, tak, no nie to, że oczywiście mogą sobie zamówić siotra w kawiorze, ale w jakimś stopniu mogą decydować o tym, co będzie no, do jedzenia, tak? No a to jest też, no wiadomo, bardzo dotyka wszystkich, którzy jedzą, a wszyscy jedzą, więc ważne. No i oczywiście wydarzenia, wycieczki, tak naprawdę każda sprawa, która jest ważna dla uczniów, tak? To jest, myślę, bardzo takie istotna konkluzja, że nie ma takiego przepisu, który by nie pozwalał włączać uczniów w podejmowanie decyzji, tak? Oczywiście potem jeszcze możemy iść dalej, jeśli to nam wyjdzie i wchodzić już w takie tematy właśnie na przykład metod pracy, tak? Jak są uczniowie uczeni, bo też mają swoje spostrzeżenia i też często bardzo trafne, tak? Jak nauczyciele pracują, co działa, co nie działa. No oczywiście wiadomo, że to już jest takie wchodzenie, tak, bezpośrednio w pracę nauczycieli, więc też na pewno nie zaczynajmy od tego tematu, ale jeśli przejdziemy przez kilka innych obszarów, okaże się, że to działa i też zbudujemy sobie takie wzajemne zaufanie, no to myślę, że można wejść też również na ten poziom właśnie uczenia i nauczania. I ostatnia jeszcze taka rzecz jeszcze ode mnie i to odnosi się do wszystkich tych kwestii, o których mówiliśmy, czyli zarówno na poziomie klasy, czy na poziomie szkoły. Jeśli chcemy robić jakiekolwiek takie działania, nawet bardzo proste, związane z tym słuchaniem głosu uczniów, pamiętajmy o tych takich głównych grzechach, które
bardzo często sprawiają, że lepiej, tak jak mówiłem już wcześniej, lepiej nie robić, niż robić to właśnie źle. Więcej można szkody niż pożytku wyrządzić. Tak? No pierwsza to jest pozorność. Tak? I pozornie tak naprawdę chcemy zapytać uczniów albo podjąć jakąś decyzję. Tak naprawdę już mamy decyzję podjętą. No i to jest bardzo częste, niestety. Też to widzę. To nawet często nie jest uświadomione, wiecie, nie? No, bo czasem jest tak, że mamy to uświadomione, że jakby, a czasem teoretycznie nawet myślimy, że pytamy, no nie? Myślimy, że chcemy uzyskać odpowiedź, choć gdzieś tam wewnątrz już mamy tą właściwą, nie? Więc to też jest bardzo takie ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, no dobra, a co jeśli właśnie uczniowie podejmą taką decyzję, z którą no, ja się nie zgadzam, nie? Jakby nie uważam, żeby była dobra, tak? Właśnie, żeby to nie było pozorne. No niestety też dużo, często się zdarza ta błahość, tak? Znaczy, że włączamy uczniów tylko w mało istotne decyzje. I to często potem jest uzasadniane, tak, że no ale tu proszę bardzo, my pytamy uczniów o zdanie, tak, ale pytamy uczniów tylko właśnie w jakichś bardzo detalicznych sprawach, tak? Co oczywiście w tych małych, prostych też pytajmy, tak? Ale jeśli tylko jest, tylko się ogranicza do takich, no to też uczniowie to wyczują, tak? Bo wyczują ten fałsz. Że tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby rzeczywiście uwzględnić ich uwagi, tylko bardziej nam zależy na tym, żeby albo po prostu móc sobie powiedzieć, że spytałem uczniów o zdanie, albo właśnie no, boimy się być może tak, tego, czego będą mogli, o czym zdecydują. Manipulacja, no to też jest taka, że no, robimy ten proces decyzyjny, ale gdzieś tam bokiem podpowiadamy, tak, albo bierzemy na bok i mówimy, no ale słuchajcie, może tam jednak zmieńcie tą decyzję, tak, no, albo nawet wygłaszamy swoją opinię, tak, bo bardzo często nasz autorytet jest jednak silny, tak, jako nauczyciela, no i sam fakt, że my już wyrazimy na samym początku jakąś opinię, już może wpłynąć, tak, to już jest jakaś manipulacja, to trzeba na to uważać. No i to, co też jest jakimś często grzechem, to jest to skupianie się na głosie tych najbardziej wygadanych, na głosie tych najbardziej aktywnych, tak, pomijanie tych milczących, co oczywiście często jest łatwiejsze, no bo ci aktywni właśnie są aktywni, i się wypowiadają, no ale tak, to ich głos, no mimo wszystko jest tylko głosem części osób, prawda? Zawsze dbajmy o to, żeby była możliwość wyrażenia tych osób, na przykład, które się nie wypowiadają, tak? Czyli to jeszcze też taka wskazówka, że na przykład nie wszystkie te metody powinny wymagać mówienia, prawda? Bo nie wszyscy się wypowiadają swobodnie, nie wszyscy czują taką łatwość, szczególnie jak mamy forum, więc też myślmy o tym, żeby okej, dyskusja to jest okej, no ale niech coś będzie jakaś forma pisemna, tak? Szczególnie kiedy mówimy o jakichś większych rzeczach, tak? Czy jakaś chociażby nawet ankieta podstawowa, tak? Czy możliwość napisania swojej opinii, tak? W jakiejś formie. Część osób woli zdecydowanie napisać niż powiedzieć, tak? No też często brakuje tej informacji, to są jakieś takie, czyli uczniowie tak naprawdę nie wiedzą, jak to mają robić i tak naprawdę po co to robimy i właściwie czego dotyczy ta decyzja, więc to poinformowanie też jest zresztą pierwszym szczeblem drabiny partycypacji, więc dbajmy o tę informację. No i to, o czym mówiliśmy na samym początku, tak, czyli to budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Tak? Znaczy dopóki nie mamy rzeczywiście stworzonego tego poczucia bezpieczeństwa w tej grupie, w której pracujemy, no to ciężko wejść na ten poziom, że mówimy o tym, czego byśmy potrzebowali, co chcemy, tak? Więc też zacznijmy od tego, żeby rzeczywiście uczniowie nam zaufali i czuli się dobrze w tej grupie, a dopiero potem pytajmy ich o jakieś decyzje. No i właśnie też nie oczekujmy, że wszyscy się włączą za pierwszym razem, tak? To się nigdy nie wydarza. Część osób musi zobaczyć efekt, prawda? I to też jest, że pierwszy ten proces na pewno będzie, proces podejmowania decyzji na pewno będzie trudny, na pewno właśnie nie wszyscy się włączą, ale jeśli go przeprowadzimy do końca i pokażemy, że potraktowaliśmy to poważnie, no myślę, że gwarantowane jest, że za drugim razem więcej osób się włączy, tak? Bo zobaczą, że to nie była ściema, nie? Że potraktowaliśmy właśnie ich poważnie. Więc też nie należy się tym zrażać. No dobrze, czy jeszcze może pojawiły się jakieś pytania do naszych prelegentów, albo na czacie ja niestety nie jestem w stanie zobaczyć, czy nie byłem w stanie patrzeć, ale może się pojawiły jakieś pytania, które jeszcze któryś z naszych prelegentów mógłby odpowiedzieć, albo na Facebooku i też tutaj dostaję sygnał, że dużo
komentarzy, dużo pomysłów też na Facebooku się pojawiło, no, których ja niestety nie widziałem, ale bardzo dziękuję też za aktywność osobom, które właśnie obserwowały nas na Facebooku. Tutaj jeszcze dużo takich komentarzy się pojawia. Och, kurczę, no szkoda, że nie możemy właśnie tak się skupić na nich. Ale właśnie są ich historie sukcesu, tak, kiedy były zgłaszane właśnie przez uczniów różne, tutaj na przykład prośba o zwiększenie liczby nieprzygotowań z 2 do 3 w semestrze. Uczniowie się podpisali i to jest, myślę, bardzo fajna inicjatywa. No oczywiście wtedy, kiedy też jest ten sukces, tak, czyli zostaje to jakoś uwzględnione. Tak, no tutaj też Rzecznik Praw Ucznia się pojawia jako taka funkcja, czy nauczyciela, no tutaj nauczyciela, żeby był w szkole, to się zgadzam zdecydowanie. No dobrze, nie widzę tutaj, link już poszedł na czacie, ale to jeszcze jakby Patrycja mogła wysłać jeszcze ponownie, bo tutaj oczywiście dużo jest tych komentarzy na czacie i właśnie to ten link mógł zginąć. Ja jeszcze, Michał, jeśli mogę tutaj uzupełnić, właśnie, bo też czytałam te komentarze i ktoś tutaj napisał właśnie, że bardzo istotne jest to, żebyśmy robili podsumowanie samorządu uczniowskiego. Tak, to jest świetny pomysł, który mógłby spowodować, że młodzież też będzie miała poczucie sprawczości, z tego względu, że pojawiają się wnioski i u nas też się tak podziało, to co zaczęliście tam na początku mówić o tych różowych skrzyneczkach, tak? Czyli w momencie, kiedy przedstawiamy wnioski na zakończenie roku szkolnego i wracamy do nich na początku roku szkolnego, to też jest to poczucie sprawczości, a jednak te decyzje, to co ustaliliśmy, faktycznie zostały wzięte pod uwagę. Też fajny komentarz, że dyrektor to też człowiek i słucha potrzeb uczniów. Tak. Ja jeszcze tylko dodam, wyczytałam to też z komentarzy i bardzo mi się ten pomysł podobał, zaproponuję go u siebie w szkole, że dyrektor powinien się spotykać, powiedzmy, no, raz na semestr czy 2 razy do roku z SU generalnie, tak, żeby właśnie wysłuchać głosu, nie tylko ten opiekun, który tutaj jakby koordynuje tą grupę, ale też właśnie, żeby uczniowie mieli to poczucie, że są ważni i że to, co robią, jest ważne również dla dyrekcji tutaj. No wiadomo, tak, to tak generalnie o to chodzi, ale samo takie spotkanie, tak, zaproszenie do gabinetu dyrektora, myślę, że to jakby tutaj też rośnie ta ranga całego tego, no, tej organizacji, że tak powiem. Co myślicie, że to by było ważne chyba, nie? Dla uczniów też taki głos, żeby ich wysłuchać. Jasne. Dobrze. Też pojawiła się tutaj skrzynka pomysłów, Michał, dla tych, którzy niechętnie się wypowiadają. Genialny pomysł, sprawdzi się na pewno w szkole podstawowej i w liceum też. Polecamy. Tak, polecam. I tu jeszcze widzę, że Patrycja Tymon też by chcieli coś powiedzieć. Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć, co jest ważne, co przy okazji jest bardzo fajne w naszej szkole, w temacie całości, to jest oddawanie pewnego rodzaju przestrzeni uczniom. To jest dawanie nam pewnego rodzaju możliwości na popełnienie błędów i nie ocenianie nas za nie. To znaczy, to są takie najzwyklejsze ludzkie błędy, gdzie tutaj mamy to idealny przykład, którego zresztą jestem współsprawcą, a mianowicie jest to wspaniała historia zaczynająca się w trakcie Dnia Nauczyciela, kiedy zostałem oddelegowany do obsługi nagłośnienia. Wszystko było pięknie przygotowane, mieliśmy przygotowany sprzęt, komputer, głośnik, mieliśmy ustawioną pozycję, ale wtedy zaczęły się pewnego rodzaju komplikacje. Trzeba było przenieść sprzęt w inne miejsce, był problem z internetem, więc piosenki puszczaliśmy, licząc na to, że się puszczą bez ładowania. Poza tym, co możemy dbać, to jest to, że przy okazji pliki, które były z dźwiękiem, które były zaplanowane na późniejszy pokaz talentów, pliki muzyczne, na przykład pod występy, czy to pod taniec, właściwie tylko chyba pod taniec jeszcze. Tak. Tak, pod taniec. Okazało się, że były nieopisane, przez co trochę na czuja je puszczaliśmy. I skończyło się z tego tak, że na hymn chwilę czekaliśmy, puścił się też od pewnego momentu. W pewnym momencie nie chciała się nam piosenka załadować.
Przez słabą komunikację mieliśmy problem na przykład z konsultowaniem się, którą piosenkę mam w tym momencie puścić, ponieważ nie byliśmy zaznajomieni z planem i pogmatwało się to naprawdę. Co prawda odratowaliśmy się jeszcze szybko inicjatywą wymyślenia konkursu z wiedzy piosenek z lat 80. dla nauczycieli. Bardzo szybko z tej sytuacji wybrnęliśmy, mimo że było to decyzja spontaniczna. I co mi się bardzo podobało, to jest to, że ja i mój kolega nie byliśmy za to specjalnie oceniani, ponieważ wszyscy zrozumieli całą sytuację, że to była właściwie wina przypadku. Nikt właściwie nie miał zamiaru nas za to oceniać, co przykładowo w mojej szkole podstawowej byłoby bardzo, że tak brzydko, bardzo brzydko powiem, zjechane. I właściwie byłbym zrównany z ziemią przez nauczycieli, przez koordynatora, a tak każdy z nas, nawet niektórych nauczycieli, to rozbawiło. Tak, i myślimy, że to jest doskonały przykład tego, że właśnie daje się uczniom tą ich przestrzeń do pracy i pozwalanie im też na popełnianie tych błędów, za które nie są tak bardzo oceniani i dzięki na tym uczą się na tych błędach i następnym razem już tego nie popełnią. Tak, a nawet jeśli popełnią, tak, no to też nie jest to jakiś wielki problem. I to bardzo, bardzo ważny głos, właśnie też pozwolenie na te błędy i niedoskonałości też buduje nam samorządność. Jeszcze na sam koniec chciałem Państwa zaprosić, ponieważ w tym momencie jeszcze trwa rekrutacja do projektu Włącz Szkołę, który być może jest ciekawą propozycją na ciekawe lekcje właśnie dotyczące organizacji społecznych i pozarządowych, takich jak nasza. I ogólnie jest to taka propozycja, jak rozmawiać o tym, co możemy robić wartościowego. Mamy fajne materiały, scenariusze zajęć, filmy właśnie z osobami, które działają w organizacjach, jako taką podstawę do dyskusji. A propos właśnie dyskusji na ważne tematy, tam jest na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny, czyli temat klimatu, który jest bardzo ważny obecnie dla młodych ludzi. Więc jeśli są Państwo zainteresowani, to zachęcam do zainteresowania się programem Włącz Szkołę. Zaczynamy od właśnie takich spotkań wprowadzających, a potem wysyłamy grę karcianą i scenariusze lekcji do Państwa. Tak, i to jest właściwie wszystko. Państwo już prowadzicie te zajęcia, więc też nie podlega ten projekt zmianom, znaczy nie podlega pod ustawę, która wczoraj została przegłosowana przez Sejm, to tak dla tych, którzy się niepokoili, bo zajęcia są prowadzone przez samych nauczycieli, a my dostarczamy tylko atrakcyjne materiały, właśnie takie pomocnicze. Zachęcam tutaj do zgłaszania się po prostu. No dobrze, słuchajcie, to w takim wypadku chyba już zbliżamy się do końca. Poproszę, na sam koniec. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, bardzo dziękuję wszystkim na Facebooku i dziękuję naszym panelistkom Iwonie, Jagodzie, Patrycji i Tymonowi. Bardzo Wam dziękuję i miłego wieczoru. My również bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.